Wczoraj był serwis, naprawić ciągnik, ale nie naprawili. O tym za chwilę. Jedynie co zrobili, to widzicie, zawór zamontowali do pneumatyki jednoobwodowej. Także już teraz z przyczepami można śmigać. A co wyszło z podnośnikiem, to wam zaraz powiem. Podczas pracy, bo zapinam do niego pług i jadę. Zaczep muszę wyciągnąć i przed niego tuza rozłożyć, bo obciążnik będę zapinał, tylko najpierw go zapalę, niech się grzeje. Serwis. Pneumatykę też będą poprawiali. Jest gdzieś nieszczelność i schodzi ciśnienie. Jest błąd od podświetlenia, od czujnika natężenia światła, coś takiego, że tu trochę te wyświetlacze wariują, robią się jaśniejsze, ciemniejsze. O, ciągnik się rozgrzał. Zaczep już wysunięty. Jeszcze tu rozłożyć. Zastanawiam się, czym różni się ten otwór od tego otworu. Bo schorzenie można albo tu włożyć. I raczej ten drugi nie jest pływający w żaden sposób. Kule mi potrzebne do tuza. Aha, mam z tyłu na błotniku, tylko tą od łącznika muszę wziąć. O, są tutaj. Także dobra, mogę wyjeżdżać. Na początek jadę po obciążnik. A później podpinam pług. No i muszę ciągnik zatankować, bo mam mało ropy. AdBlue stać. Trochę nim muszę godzin zrobić. Jest 65, 15 dokładnie. Mi się przydało zrobić track service. Następnym razem przyjedzie zrobić podnośnik, to by mi od razu zrobili ten przegląd zerowy, czy tam pierwszy. Bo tak to by skasowali, jakby specjalnie jechali pewnie którąś stówkę za dojazd. A tak to by przy okazji to zrobili. Przez tydzień. Chyba nie zdążę. Przez tydzień, może i trochę dłużej zejdzie, żeby mi zrobić podnośnik. Wam powiem, będzie strasznie uciążliwa praca z tym podnośnikiem, bo trzeba go będzie ustawiać ręcznie, jeżeli chodzi o wysokość. Inaczej się nie da. Mam 600 kg na przedniej osi. W domu wam pokażę, jak to wygląda. No już trochę czuć te 600 kg na przodzie. Amortyzacja do 10 przysiadła. Podnosiłem do 50. I teraz myślę, że się z pługiem będzie robiło. Zobaczymy, jak praca będzie szła. Tylko teraz trzeba pamiętać, że to wystaje dość sporawo. Ja pług podczepiam, a tutaj niech się leje.
amortyzacja 97. Paliwa w zbiorniku 75%. Do końca, panie, do końca. Tam, gdzie jest grube rowane. Od prawej strony zacząć. Sobie go muszę od razu obrócić. Bruzda jest prawdopodobnie tu, gdzie kołem jadę. Jest twardo i sucho. Się kuzyn zastanawiał. No, trochę za głęboko poszło. Się kuzyn zastanawiał, czy za mokre nie będzie. Dobra, bo mi się tyłek poci. Pora już trochę tą folię porozrywać. O, jest ok. Resztę później rozpracuję. Ale sucho na tym polu. Temperaturkę trochę podkręcić, bo z klimatyzacją trochę chłodno. Z jednym gospodarzem kiedyś rozmawiałem, co ma taki sam ciągnik i mi powiedział, że on jeździ w polu, pracuje na pedale, nie pracuje na joysticku i właśnie patrzę, jak to jest, ale chyba fajniej, bo nie trzeba cały czas joystickiem klikać, tylko pedałem sobie prędkością sterować, tylko to tam na przecach jest takie trochę nieprecyzyjne, bo tak szarpie ciągnikiem. Ale przy zawracaniu jest fajniej. Jak właśnie się wyłączy tempomat, to ciągnik się zatrzymuje. Jak się pracuje na joysticku, no to jak się wyłączy tempomat, no to ciągnik dalej jedzie z tą samą prędkością. Zobaczę. Przetestuję ten sposób. Później wam powiem, który fajniejszy. No i w końcu odkryłem, do czego to jest. To pokrętło. Zmiany prędkości, jak jest ustawiony tempomat. Czy jest szóstka, pokręcę i 6.1, 6.2. No właśnie, może z prędkością 6 na godzinę, bo mi przedstawiciel powiedział, że to, co zrobię na jednym komplecie elementów przy 6, no to przy 9 bym musiał 4 komplety wymienić. No i mniej więcej, szybę mam lekko uchyloną, i mniej więcej wam powiem, ten podnośnik nie wariuje aż tak w tym pługu, aż dziwne, chociaż precyzyjny w 100% też nie jest. A o co chodzi z tym podnośnikiem? Bo serwis go miał naprawić, wymienili czujnik, stwierdzili, że to nie czujnik, że trzeba wgrać oprogramowanie, a oprogramowania nie wgrają, bo akko miało atak hakerski i nie mają jak na razie dostępu, także ciągnik niesprawny musi zostać. A na czym polega awaria? Awaria polega na tym, że tutaj, na tej skali, co widzicie, między 4 a 5 są w 3 przeskokach. Na jednym stopniu podnośnik opada tam do 20%, na jednym, tym środkowym, się zatrzymuje i jeden przeskok do góry, podnośnik się podnosi do chyba 60 czy 70%. Także no nie ma tej płynnej zmiany głębokości, tylko jest 20-60.
i to między takie 3 stopnie między tam czwórką a piątką są. A reszta skala od 4,5 czy tam trochę dalej do 10 to jest puściutka. I właśnie sterownik nie ustala poprawnie tej głębokości, bo czujnik jest dobrze, bo tutaj skala w procentach pokazuje poprawnie i też można, jak maszyna jest podniesiona, delikatnie sobie opuszczać i podnosić tym przełączniczkiem, a jeżeli się da do końca, no to wtedy automatycznie sterownik będzie tą zadaną głębokość trzymał. Kurde, ja wam mówię, a do tyłu się nie patrzę, co tam się dzieje. Ale chyba by było czuć, jakby się zerwało zabezpieczenie. No. A że prawdopodobieństwo, że się sterownik, tylko ta funkcja w sterowniku zepsuła, no to jest raczej małe. Raczej coś z oprogramowaniem jest nie tak. Dobra, dojeżdżam tutaj do łąki kołami, żeby po łące nie jeździć. I zrobię przec w trzech przejazdach. A miało być za mokro. A tu ni hu hu. Sama sucha ziemia się wyrzuca. Nic nie domiękło. Może 10 cm po rejgrasie gruberowanym. I to te 38 litrów, co spadło. Nie, no teraz to spadło 20, ale wcześniej też trochę. 18. No z obciążnikiem od razu inna praca. Tylko jeszcze trochę pług trzeba wyliniować. Bo koła się ustawiają na tą nieoraną część pola. Jutro, jak będę kolejny kawałek orał, to ustawię ten pług. No, ściąga go ładnie. Widać po łączniczku. I takie to jest uruchomienie fabryczne, nie? Ja myślałem, że się czegoś ciekawego dowiem, że idealnie pług będzie ustawiony, a tu ustawiony tak jak widać. Oceńcie, jak mi wyszło. Po prostu uwielbiam, jak pola idą ze skosa przy granicy. Takie coś zrobiłem zawsze przy granicy, robię. Teraz musiałem się trochę odsunąć, bo kuzyn mówi, że się lepiej uprawia, jak jest trochę dalej. To minimalnie by mogło być lepiej. Muszę się jeszcze lekko podszkolić, bo widzicie, jak to pole ze skosa strasznie idzie. Patrzcie, ile się kolegów znalazło na wyżerkę. Zobaczcie, też mi ta orka gorzej wychodzi, no, przez ten HR. Mam między 2 a 3 i ten tus jest na 10%. Zobaczcie, podnoszę go trochę. O 2. I teraz nie ruszyłem, nie? Poszło do 70. On już tak wariuje. W dół jeszcze. Płynnie. Ale w górę to masakra. O. I nagle opuścił, teraz podnosi, teraz nic nie robię, nie? Głupieje. Strasznie. I
silnik zafalował. To też mi się nie podoba, nie? Głupieje trochę. Pole zaorane. No z lekka lepiej przy granicy by mi mogło wyjść. Ale agregatem to się wyrówna. Półtorej hektara. Tutaj w tym kawałku. Nie wiem, o której zacząłem. 13:30, coś takiego. 2,5 godziny by mi zeszło. Może. Aż tak szybko nie jeździłem tutaj. Jadę do domu oprzątać. Jutro jak się uda, to będę tutaj te dwa kawałki orał. Też po trawie. Poluzowałem te kąty i trochę skręcę tą śrubę, żeby pług w tę stronę poszedł, żeby go wyliniować. O kurde. Lekko to nie idzie. Dobra, jeden pełny obrót. Zobaczymy. Teraz będzie prosto za ciągnikiem szedł. Obciążnik tak wygląda, bo wam go nie pokazywałem jeszcze. Kilo, o ile się nie mylę. Do zaorania ten kawałek, bo tutaj już jest rozwieziona gnojówka, ten po południu. Mam zacząć od kiszonki i przy drusce jest bruzda podobno, której nie widać. Dobra, trzeba się jakoś ustawić plus minus. Dzisiaj jest 28, sobota. Trochę popadało, może lepiej będzie szło teraz. A, kółko puściło. Gdzieś się zaklinowało i się nie kręciło. No, jeszcze trochę mogłoby popadać i by to domiękło. Jeszcze jak widzicie, się sucha ziemia wywala. Jeszcze można trochę skręcić tą śrubę, bo jeszcze łącznik nie jest równiutko. Ale koła prawie się wyrównały. Myślę, że wyliniowałem dobrze, tylko jeszcze muszę ścinacze trochę opuścić na następny raz, bo coś mało biorą z lekka. Mogłyby więcej, ale przykrywa się, przykrywa wszystko, jakby nie patrzeć. To mogłoby trochę głębiej to iść. To jest ten moment, ten pierwszy raz, kiedy kółko zostało u góry. Się nie przerzuciło na drugą stronę. I trzeba jeszcze raz zrobić tak. I z powrotem, chyba że się zaklinowało gdzieś. Nie, teraz się przerzuci.
Patrzcie na to. Jakby podnośnik tak za każdym razem chciał współpracować. No jak mi to naprawiam, to tak będzie orka wyglądała. 4 skiby, a każda skiba jest wyciągnięta w tym samym momencie. Tu jest pierwsza, tu jest druga, tu jest trzecia i tu czwartej nie widać, ale też jest w tym samym momencie wyciągnięta, tu jest ścieżka. Można? Można. Z cyklu coś nie coś potrafię. Jeszcze ostatni przejazd. Zrobić pięknie, nie spierdzielić jak na tamtym kawałku. Tylko ten kawałek ze skosa idzie. Tutaj nie ma równych kawałków, które się kończą równolegle. No i dobra, jeden kawałek skończyłem, drugi będzie orany po południu. Zresetowałem drugie wskazanie, 13 litrów spaliłem na tym kawałku. Nie wiem ile tu może być. Koło hektara może. Dobra, przerzucę jeszcze pług, żeby się otrzepał. Jadę do domu. Brama wąska, ale tak naprawdę przez tą otwartą połówkę na styk się zmieszczę. I to dosłownie na styk. Patrzcie, jak wymierzona idealnie. Muszę wziąć gąbkę i trochę umyć ten ciągnik z tych główien, bo jakieś ptaki siedzą. Tam jest zasrany na błotniku. A i tu na szybie. To muszę przetrzeć, bo mnie denerwuje. Prezentuję ten pierwszy zaorany kawałek. Jeszcze kukurydza się gdzieś wyorała. Trochę nierówno się jedzie 30 po nim. Trzeba by go było najpierw uprawić, to by się lepiej rozsiewało nawóz. Przesiadka do drugiego zielonego. Ta granica to po prostu mi wyszła miodzio. No, miodzio, no. Tym bardziej, że ona idzie tak i tak. Taki tu jest banan. Ale 100 razy lepiej niż na tamtym kawałku na końcu. 15 godzina. Ile spalił? 10 litrów. Na tym i 13, albo bliżej 14 na tamtym. Łącznie 24 na tych dwóch kawałkach. No jest. No jest, no jest pięknie, no co wam będę mówił, no. Mnie tam się podoba. Pług odczepiłem, jadę teraz oddać ten obciążnik. A, i sobie przypomniałem, że miałem zrobić zdjęcie na miniaturkę na polu i zapomniałem. No ale pług umyty. Przechodzi. Wstawione czyściówki do przechowalni. Ciągnik też prawie czysty. Nie ubrudził się za dużo. Koniec pracy tym sprzętem. Idę jeszcze po 30, bo została. Już wszystko jest siane, także mogę jechać myć maszynę.
i dobra, sprzęt schowany, później się rozsiewacz odczepi, jak będzie czasu trochę. A w tym filmie to wszystko, więc standardowo, jeżeli się Wam podobało, zostawiajcie kciuki w górę, tutaj macie mój kanał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do zasubskrybowania. Dwa filmy wybrane dla Was, jeżeli nie widzieliście, to wbijajcie i do następnego. Cześć!